Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kilka takich rzeczy uzupełniających. Ze wszystkim się zgadzam, natomiast Kalisz to nie jest średnie miasto. Kalisz to jest wielkie miasto z wielką historią, najdłuższą w Polsce. Wszak jest to miasto ze wszystkich w Polsce najstarsze. Na rogatkach Kalisza tam jest tak napisane. Moja ojcowizna jest 30 km stąd, więc ja ten rozwój Kalisza również w ciągu ostatnich dziesięcioleci widzę i to jest miasto, które jest niezwykle historyczne, ale też świetnie rozwijające się, czego gratuluję panu prezydentowi i państwu parlamentarzystom wspomagającym pana prezydenta. I dlatego Kalisz zasługuje na miano miasta uniwersyteckiego. Tak, jest tutaj filia Uniwersytetu Adama Mickiewicza i ona pozostanie. Myśmy prowadzili rozmowy z panią rektor Kaniewską z Poznania i oczywiście przychylamy się do decyzji władz Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Filia UAM-u pozostanie w Kaliszu, ale mamy w Kaliszu Akademię Kaliską, która na przestrzeni ostatnich kilku lat zrobiła naprawdę ogromny postęp, o czym świadczą wyniki tegorocznej ewaluacji. W dwóch dyscyplinach utrzymuje Akademia Kaliska swoje uprawnienia na poziomie B+ i A, bo odwołanie jest skuteczne, a w jednej dyscyplinie awansuje z tego poziomu B na B+, a zatem wszystkie warunki uczelni akademickiej spełnia. Warunki uczelni uniwersyteckiej mają być spełnione w ciągu 4 lat od wejścia w życie ustawy, jeśli ona będzie uchwalona przez państwa posłów. Ta ustawa jest ustawą poselską, projekt ustawy jest poselskim projektem ustawy, ale skonsultowanym w Ministerstwie Edukacji i Nauki z tych wszystkich powodów, o których mówię, ale zwłaszcza z powodu znakomitego postępu Akademii Kaliskiej w ostatnich latach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przychyla się do tego pomysłu i będzie wspierać pracę parlamentarzystów po to, żeby rzeczywiście, tak jak powiedział pan minister Dziedziczak, 1 października 2023 roku zainaugurował swoją działalność Uniwersytet Kaliski, czego wszystkim państwu życzę. To jest bardzo ważna wiadomość dla Kalisza i dla całego tego regionu. Myślę, że jest to też ogromna szansa dla samego miasta, powiatu i całego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze. Poproszę teraz o zabranie głosu jego magnificencję rektora Akademii Kaliskiej profesora Andrzeja Grudywa. Bardzo proszę. Pani minister, panie ministrze, szanowni parlamentarzyści, panie prezydencie, przewodniczący i pracownicy naszej uczelni. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować zwłaszcza inicjatorom ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego. Chciałbym w tym miejscu podziękować naszym pracownikom, naukowcom, dydaktykom i administracji za to, że współpracowali i doprowadzili do tego, że możemy w tej chwili mówić już o uniwersytecie. Ostatnia parametryzacja jest dla nas bardzo pozytywna. Tak prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że w 3 dyscyplinach będziemy mogli tworzyć szkoły doktorskie, że otrzymaliśmy przynajmniej kategorię B+. Proszę Państwa, jak przychodziłem tutaj, dokonałem kwerendy. To nie było tak, że przyszedłem sobie, że tylko dlatego, żeby być rektorem. Dokonałem kwerendy możliwości pracowników, którzy są zatrudnieni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i ona wykazała, że potencjał jest. I się okazało, że w 2020 roku mogliśmy utworzyć Akademię Kaliską nie na kredyt, ponieważ jako Akademia spełniliśmy warunki ustawowe i otrzymaliśmy prawa doktoryzowania w 2 dyscyplinach. Także to nie jest tak, że Wojtyła załatwił, tylko trzeba było spełnić warunki, bo tak niektórzy mówią. I to spełnienie tych warunków to jest zasługa naszych pracowników. W tej chwili bardzo skupiliśmy się w ostatnich latach na parametryzacji. Parametryzacja również wypadła bardzo dobrze i zapewniam pana ministra, że te 6 dyscyplin za 4 lata będziemy mieli i będziemy również mieli pozytywne wyniki w następnej parametryzacji.
Proszę Państwa, i Wy nie wierzyliście w 2018, czytam i oglądam media, nie wierzyliście, ale ja wyznaję teorię zgodnie z Churchillem, że sukces polega na kroczeniu od porażki do porażki, nie tracąc entuzjazmu. I ja tego entuzjazmu nie tracę, wierzę w ludzi, którzy pracują w naszej uczelni, no i to przynosi efekty, z czego jestem bardzo zadowolony i bardzo się z tego cieszę. Nie sądziłem, że to osiągniemy tak szybko, bo to po 4 latach mojego urzędowania już możemy myśleć o uniwersytecie. Nie, naprawdę nie myślałem, no ale potencjał naukowców, dydaktyków, którzy pracowali w tej uczelni, no przerósł moje oczekiwania. Jest to młoda kadra, która chce się rozwijać. No i proszę, doceniajcie to i piszcie, że my zasługujemy na uniwersytet, a nie, że Wojtyła załatwił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie rektorze, poproszę o zabranie głosu pana prezydenta, pana Zagraniczna. Bardzo dziękuję pani minister, panie ministrze, państwo parlamentarzyści, panie rektorze, pani profesor, panie profesorze, panie przewodniczący. Akademicki Kalisz to jest olbrzymie wyzwanie, które stoi przed naszym miastem, przed całym miastem, nie tylko przed ludźmi, którzy tworzą chociażby Akademię Kaliską, oprócz dydaktyków, oprócz osób, które prowadzą tutaj działalność naukową i oprócz studentów, to bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich. Ja bardzo dziękuję za tę inicjatywę poselską. Oczywiście wszyscy wiemy, że Uniwersytet w Kaliszu nie powstanie od dotknięcia magiczną różdżką, nawet jeżeli jest to różdżka poselska, czy też nawet ministerialna, albo pana rektora. Trzeba spełnić konkretne wymagania i to jest to wyzwanie, przed którym my tutaj dzisiaj stoimy. Ja ze swojej strony zapewniam i posłów, którzy z taką inicjatywą występują, państwa ministrów, ale również pana rektora, że Kaliski Samorząd zawsze będzie rozwój tej uczelni wspierał. Ja powiem tylko tyle. Szanowni państwo, w ostatnich latach ta oferta edukacyjna na tym najwyższym poziomie w Kaliszu znacznie się poprawiła. Jeszcze kilka lat temu Akademia była tylko i wyłącznie Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. W tej chwili jest Akademią. Mamy również kolejną uczelnię, w tej chwili również wyższą szkolącą, uczącą, prowadzącą zajęcia na różnych kierunkach. To jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Mamy również filię Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale mam wrażenie, że i to w mojej ocenie, ale myślę, że państwo również się do tej oceny przychylicie. Najważniejszą uczelnią dla Kalisza będzie zawsze Akademia Kaliska, ponieważ jest to nasza rodzima uczelnia, która powstała z tego naszego wewnętrznego potencjału. Ja się bardzo cieszę, że tą niemoc, która tu przez wiele lat w Kaliszu była i której efektem było to, że uniwersytetu czy takiej uczelni porządnej kaliskiej nie mieliśmy, została przełamana i to została przełamana w dużej mierze przez pana rektora profesora Andrzeja Wojtyłę. Jeszcze raz z tej strony bardzo dziękuję za tą inicjatywę poselską, ponieważ to nam może jedynie pomóc. Tak jak już tutaj było powiedziane wielokrotnie, nie chciałbym się powtarzać, wiele pracy przed nami wszystkimi. Zapewniam, że wszyscy wspólnie będziemy tutaj panu rektorowi pomagać. Panom posłom, parlamentarzystom, ale również tutaj pani minister, panowi ministrowi, panu rektorowi i sobie życzę, żebyśmy potrafili dla tej inicjatywy zbudować szerokie poparcie. Nie jest tutaj, nie ma w tym nic kontrowersyjnego. Kalisz ma tak duży potencjał, jeżeli chodzi o prowadzenie dydaktyki, ale również i badań w bardzo no, określonych dziedzinach. Jest z nami pani profesor, która przecież ma tutaj świetne dokonania, że my po prostu na ten uniwersytet zasługujemy. Dzięki temu będziemy w stanie konkurować z tymi miastami, do których, no można powiedzieć, wcześniej nie mieliśmy podejścia, czyli Poznań, Wrocław i Łódź, a konkurujemy o co? O to, żeby młodzi ludzie
mogli w Kaliszu żyć, mieszkać, pracować, ale również studiować, uczyć się, robić doktoraty. Także, szanowni państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki i zapewniam o swoim wielkim wsparciu i pomocy dla tej inicjatywy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Jeżeli można, to nawiążę do wystąpienia pana prezydenta. Chciałbym powiedzieć, że gdyby nie atmosfera tak dobra do rozwoju uczelni, samorządu i pana prezydenta, to byśmy tak szybko nie myśleli o uniwersytecie i tak się nie rozwijali. Panie prezydencie, serdecznie w imieniu całej społeczności akademickiej panu dziękuję, bo warunki do rozwoju i przychylność mamy bardzo dobrą i to, że myślimy o uniwersytecie, to jest zasługa samorządu i pana również. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu jeszcze krótko poprosił pan przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Szanowni państwo, panie minister, panie ministrze, państwo ministrowie, państwo posłowie, panie rektorze, pani rektor, panie prezydencie, wszyscy zaproszeni goście. 16 lat temu tak się składa, że startowałem wtedy nieudanie do samorządu miasta Kalisza i pamiętam, że jednym z punktów, o których pisałem wówczas, było powstanie Uniwersytetu Kaliskiego. Totalnie nie w moich oczywiście możliwościach jako radnego, ale teraz po tych 16 latach bardzo, bardzo mocno się cieszę, że Kalisz ma taką ekipę złożoną z parlamentarzystów, złożoną z samorządowców, a przede wszystkim również złożoną z pana rektora i w ogóle tutaj państwa rektorów i całej Akademii Kaliskiej, że to marzenie jesteśmy w stanie zrealizować, bo szanowni państwo, Uniwersytet Kaliski będzie niewątpliwie czynnikiem bardzo miastotwórczym i to wszystko, co zostało tutaj powiedziane na zasadzie takiej, że on da szansę młodzieży na pozostanie i tak dalej, oczywiście to jest wszystko prawda, ale do tego jeszcze dodałbym niewątpliwie podniesienie statusu naszego miasta jako miasta akademickiego. Jestem dumny, że żyję w takich czasach, kiedy tak dobrzy, kiedy jest po prostu tak dobra ekipa i tak dobrzy ludzie działają dla Kalisza, za co jestem im bardzo, bardzo serdecznie wdzięczny. Dziękuję państwu po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, teraz czas na ewentualne pytania dotyczące tylko i wyłącznie tematyki konferencji i o to bardzo prosimy. Jedno pytanie maksymalnie na redakcję. Czasu mamy niewiele, bo państwo ministrowie mają dzisiaj jeszcze wiele spotkań, nie tylko w Wielkopolsce, ale również w innych województwach, więc bardzo proszę. Agnieszka Giesz, Telewizja Kalisz. Co z wydziałem lekarskim? Jakie tutaj są postępy w pracach do uruchomienia tego kierunku? I tutaj pytanie do pana Wojtyła, ale oczywiście również do pana ministra. Pan minister, profesor, przepraszam. Jak państwo wiecie, ostateczną zgodę na kierunek lekarski wydaje minister edukacji i nauki. Trwa procedura, jest złożony wniosek, bardzo dobrze napisany przez Akademię Kaliską. Tam są pewne jeszcze uzupełnienia tego wniosku. Jestem przekonany, że od kolejnego roku akademickiego Kalisz to będzie również miejsce kształcenia lekarzy. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, dziękuję pięknie. Kto z państwa, przypominam, że w tematyce konferencji, bo jeden z redaktorów miał się tam poza ministerstwem. Będzie wyglądał w takim razie terminarz tych prac legislacyjnych dotyczących. Panie minister? Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście projekt poselski wymaga zebrania odpowiedniości podpisów, z tym nie będzie problemu, z tym, że tak powiem, startujemy od już, następnie złożenie tego do laski marszałkowskiej, pierwsze czytanie w Sejmie, prace w komisji, czy też w komisjach, to jest kwestia decyzji pani marszałek i oczywiście głosowanie. Nie ukrywamy, że chcemy wspólnie jako posłowie Okręgu Kalisko-Leszczyńskiego, aby ten projekt był rozpatrywany w miarę szybko, sprawnie. Stąd nie przez przypadek mimo tej takiej pracy organicznej zarówno w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jak i w Akademii Kaliskiej, też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tak aby ten projekt był dobrym projektem i w przypadku prac legislacyjnych nie było jakby jak najwięcej tych poprawek do projektu. Stąd myślę, że czas tego będzie w miarę szybki, tak aby oczywiście zmieścić się w tej dacie umożliwiającej rozpoczęcie działania Uniwersytetu Kaliskiego 1 października 2023. Kiedy on może trafić do laski marszałkowskiej konkretnie? No to jest, myślę, że w najbliższych dniach. W tym tygodniu jest Sejm, to jest też czas, żeby te podpisy pozbierać. Projekt jest gotowy. Nie ma problemu najmniejszego.